Artur Żmijewski, znany polski reżyser i fotograf, związany z Fundacją Galerii Foksal i krytyką polityczną, odwiedził Białystok. Spotkanie w ramach cyklu Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego odbyło się 16 lutego w Galerii Arsenał. Jego współorganizatorem była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku. Spotkanie poprowadził Marek Goździewski z Centrum Sztuki Współczesnej. Tuż przed dyskusją wyświetlony został film Artura Żmijewskiego pod tytułem Oni. To jest jakby początek tej naszej gry, tak? Jeżeli komuś się coś nie podoba tutaj w tej sytuacji, to może ją zmienić w dowolny sposób. Przeredagować, przepisać, przerysować, rozmawić, albo dołożyć coś. Tak? Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ustaliłem reguły gry. To trochę było tak, jakbym zaproponował panu grę w szachy. Że gramy, ale trzymamy się pewnych reguł. Dał pan możliwość jednego, dał pan możliwość niszczenia. W demokracji też jest możliwość niszczenia, tak? Też można kontynuować politykę innymi środkami i najechać inne państwa. Można strzelać, można zabijać, można prowadzić wojny. Demokracja też jest grą, w której obowiązują pewne reguły. Więc ja im zaproponowałem taką grę, która mieści się w regułach demokratycznych. Oni moim zdaniem nie przekroczyli tych reguł demokracji, natomiast tak jak mówiłem, używali innego języka. Trochę. I trochę tak jest, że mieli tą licencję na niszczenie. Ale to, co pan nazywa niszczeniem, ja bym nazwał raczej przepisywaniem albo dyskutowaniem czy zwalczaniem argumentów oponenta. Tylko językiem obrazów, językiem wizualnym. Co rzadko robimy, więc myślę, że ten język jest też egzotyczny dla nas. Mimo, że tak często widzimy ten język, tak często się z nim spotykamy, to takie użycie go wprost do dyskusji, tak jak tutaj, jest dla nas egzotyczne i trudno nam używać innego języka, już języka opisu, czy języka interpretacji, niż niszczenie, agresja, przemoc.